Święto Chrztu Pańskiego jest najstarszym świętem starożytnego kościoła. Było świętem, w którym kumulowało się kilka zdarzeń. Narodzenie Chrystusa, moment Jego chrztu w Jordanie, przyjęty z rąk Jana Chrzciciela. I ogólnie święto było nazywane świętem Epifanii, czyli ukazania się, albo Epifanii, albo Teofanii, ukazania się Boga. To święto w IV wieku zostało rozdzielone na święto Bożego Narodzenia i święto właściwe Chrztu Pańskiego. To święto jest w swoim przekazie teologicznym kolejny raz zaznacza tajemnicę wcielenia. Zaznacza tajemnicę ukazania się Boga w historii ludzkości, ukazania się Boga w ciele człowieka, w tym co najbardziej ludzkie. Ikona Chrztu Pańskiego jest ikoną, która z jednej strony przedstawia nam zdarzenie ewangeliczne, jest pewną ilustracją, ale z drugiej strony pozwala dotknąć sedna całego wydarzenia. Chrystus na ikonie Chrztu Pańskiego w najstarszych przedstawieniach jest ukazany jako nagi człowiek. Absolutna nagość Chrystusa jest nagością człowieka, z jednej strony pierwotnego Adama, a z drugiej strony nowego Adama, który jest Chrystus. Jest to nagość człowieka, która jest zagłębiona w głębi przyrody, w wodach rzeki Jordan, która jest sumą stworzenia, sumą wszystkich żywiołów, wszystkiego co żyje. Spotkanie się człowieka z przyrodą w ikonie Chrztu Pańskiego i w całym wydarzeniu ewangelicznym jest spotkaniem, które przemienia rzeczywistość, która niszczy bunt przyrody względem człowieka i łączy człowieka z przyrodą, od której on się oderwał poprzez upadek. Na niektórych ikonach Chrystus, stojąc w Jordanie, depczy tablicy z cyrografem, który miał podpisać wedle źródeł apokryficznych Adam. Pewien pakt Adama z szatanem, który cały rodzaj ludzki podporządkował mocy diabła. Chrystus niweczy ten cyrograf i depczy głowy węży, które znajdują się pod nim. Taki jest apokryficzny przekaz tego momentu Chrztu Pańskiego. W ikonie Chrztu Pańskiego uczestnikami, oprócz Chrystusa, który stoi centralnie zanurzony w rzece Jordan, jest Jan Chrzciciel, który chrzci Chrystusa, który jest przyjacielem, jest nazwany przyjacielem Chrystusa i jest tym, który daje o nim świadectwo. Oto Baranek Boży. Jan Chrzciciel jest największym prorokiem ze wszystkich starotestamentowych proroków, bo jemu było dane rozpoznać Boga w człowieku. Bardzo często z drugiej strony, naprzeciw Jana Chrzciciela, stoją zastępy anielskie, które trzymają ręce schowane pod swoje szaty. Wedle rytu dworskiego Imperium Bizantyńskiego, wykazując tym samym szacunek i podziw względem Chrystusa, który uniża się, będąc Bogiem, do postaci ludzkiej. To uniżenie się Chrystusa w ikonie Chrztu Pańskiego ma bardzo ważny przekaz teologiczny. Chrzest Janowy był chrztem na odpuszczenie grzechów, zanurzeniem się w głębi siebie samego, zanurzeniem się w głębi swoich własnych grzechów, zrozumienie ich i oczyszczenie się z nich. Chrystus, który nie miał grzechów, ale przyszedł na Jordan, żeby się chrzcić chrztem na odpuszczenie grzechów, zanurzył się w głębi człowieczeństwa. Będąc bezgrzeszny, poprzez zanurzenie w wodach Jordanu zanurzył się w samą głębię człowieczeństwa, w potencjalność grzechu. Zanurza się w pewną tajemnicę człowieka, dla której grzech jest nieunikniony. I będąc bez grzechu rozumie dramat ludzkiej grzeszności i w ogóle samego faktu możliwości grzeszenia. To zanurzenie się w potencjalności ludzkiego grzechu jest jednym z największych momentów boskiego kenozis. Uniżenie się Chrystusa, uniżenie się Boga, a zarazem przemienieniem rzeczywistości. Dlatego ta ikona jest z jednej strony ikoną uniżenia, a z drugiej strony nową chwałą całego stworzenia, przemianą przyrody, przemianą człowieka, pięknem jego ciała, odnowieniem całego stworzenia w Chrystusie, który jest nowym, wiecznym Adamem.